Słuchajcie, to jest Lamborghini. Lamborghini przeważnie mają silnik z tyłu, a tutaj mamy jakiś bagażnik. Ja myślę, że to jest samochód elektryczny. To jest chyba elektryk, co wy na to? Uważacie, że to jest elektryk? To jest Lamborghini Ursus? Czy Ursus Ursus? Tak, przetestujemy sobie ten samochód, zobaczymy co on tam ten. Co ja tutaj za jakieś nowe... nic się nie sprzedało, dobra, nieważne. Zobaczmy. Zobaczmy co ten samochód potrafi. Co on ma w środku i co my z nim zrobimy, to ja wam zaraz powiem. Będziemy się nim dzisiaj długo bał. Shit, co to jest? Jaka ławka. Siema estetyczny. Zobaczcie na to. Spoiler. Okropny. Maska. A, okej, okay, dodajemy dodatkowe reflektory. Ten zderzak jest okropny. Ja go chyba wywalę, to znaczy on nie jest okropny, ale do tego samochodu jakoś mi nie pasuje. Ja bym się go pozbył. Ale te reflektory na dachu zostawimy dodatkowe, co wy na to? Weźmy sobie tak. Poszerzenie. Taka trochę przesada, kurde. Co? Panie, on ma bodykita. No widzę właśnie, że ma bodykita. Tylko jak zakładamy tego bodykita, to znikają nam reflektory na dachu. Ej, wiecie co? Ja tu zostawię chyba standardowy silnik. Niech on sobie taki będzie. Siema, Diosek. I teraz od nowa musimy zainstalować zderzak? Bardziej mi na reflektorach zależy. Teraz to jest Monster Truck, no. W Fordzie Horizon 3 ten samochód był naprawdę dobry, po odpowiednim oczywiście tuningu. Dobra, tu mamy jakieś offroadowe... Oczywiście robimy go na offroad. Jakie szerokie kapcie! Shit! Co? Nie wytrzymam. Patrzcie, jakie szerokie gumy. Wow. Okej, okay, można zrobić małe kółka. Cyk, o to nam chodziło, prawda? Na pewno wpakujemy inne, jakieś lżejsze felgi, chociaż te, które są tu zainstalowane, wyglądają na dosyć lekkie, nie? Te od Lamborghini. No ale one nie wyglądają na offroadowe. Możemy sobie zainstalować jakieś inne. Ja zawsze instaluję te, bo te są takie najlżejsze, nie? Dajmy te. To czołg jest, mówicie? Cip cip z niego. Wygląda jak... Jak co? Jak balony? Opony jak w Ursusie. To jest samochód elektryczny. Siema wasabi. Wygląda jak samochodzik RC. No co wy opowiadacie? Ja takie malowanie mu tutaj wybrałem. To jest zwykły kamuflaż. Przyda nam się dzisiaj, tak myślę. No dobrze. Ulepszymy go nieco. Ja myślę, że ten standardowy silnik da się spoko ulepszyć. Spoko, sporo. Zobaczymy. Race. Rally. Nie możemy go zrobić na drift, to znaczy nie ma zawieszenia driftowego. Gratulacje 400 tysięcy subów. A właśnie, dziękuję wam bardzo, że wbiliście 400 tysięcy. Zobaczcie, już rosną subskrypcje. 400 tysięcy 300 już wbiło. Także bardzo dużo. Nice. Nie wiem, czy instalować mu tą klatkę. Odciążenie, cyk. Przez Sosnowiec z tym nie przejedziesz. Co ty opowiadasz? Ale tak odkładając żarty na bok, Sosnowiec bardzo fajne miasto. Nieźle się rozwija. Cyk. 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 Za tydzień 500k mówicie będzie. Nie no. Ja liczę, że... A nie wiem, no liczę, że na... Na koniec roku będę miał 450 tysięcy subskrypcji. One te subskrypcje tak za dużo nie znaczą, nie? Ale tak, ale myślę, że uda się. Na Facebooku utworzyłem wydarzenie i jak wbiję do końca roku 400 tysięcy subów, 450 tysięcy subów, to zrobię kebaba. Serio. Zrobię prawdziwego kebaba, mięso, wiecie, takie cip-cip. Nauczę się, bo nie umiem. Ale tak, ale tak. W każdym razie wpadnijcie na mojego Instagrama. Zobaczcie co się u mnie dzieje. Bo tam wrzucam trochę prywatnych rzeczy, zwłaszcza na Insta Stories. Wyróżniam osoby, które dużo lajkują posty. Na przykład ostatnio. To jest w ogóle tuning taki...
taki pre-tuning, nie? Bardzo ładne felgi chyba. Nie, jednak nie. Jednak moje lepsze są. Zrobiliśmy naprawdę konkret z tego auta. A zobaczymy, co się da z nim zrobić. Miłem socipci. No kurde, oczywiście, że tak. Ściszymy trochę muzykę, bo chcemy posłuchać samochodu, nie? Bardziej, czy nie? Cyk. Także Lamborghini Urus. Niektórzy na tacie piszą, że to jest samochód elektryczny, to prawda? Ale zajebiście brzmi! Jo, piernicze, aż musimy wyłączyć całkowicie muzykę, słuchajcie. Oh, shit! Zajebisty! Zupełnie jak nie elektryk, nie? Coś jak taki Passat trochę z niego. Jo! Ale kozak! Dobrze, że nie wymieniłem silnika na V10. Wow. Ej! Ostatni samochód, jaki zrobił na nie wrażenie, to był ten Viper z 90 chyba 9 roku. Ten dźwięk to jest... Niezły, jedziemy na plażę nim. Cyk! Cyk! Dobry ziomek, jak w środku wygląda? No niewiele widać, bo jest kurczę ciemno. A jak brzmi? Wszystkie Civicsy na dzielni zazdroszczą. Wiesz co, nawet jakbyś Passatem zajechał na dzielnię i chciał pogadać z Civicsami w Hondach, to pewnie też by zazdrościł, nawet Passata. 1.9, ziom. Zrób wyścig Tour de Sosnowy, jest taki długi jak Le Mans. To zobaczymy, zobaczymy, jaki ten samochód jest szeroki. Nie mogę w to wierzyć, jest naprawdę... Te błotniki, bo to nie można nazwać, że to jest jakieś poszerzenie, to wygląda jak jakieś plastikowe błotniki, nie? Nieźle. Co tam, Lucek? Mojin. Dzięuję ci za donate. Wszystko w porządku, właśnie testujemy sobie Lamborghini Urusa. Pieszczotliwie nazywamy go Ursus, no bo jest nam tak łatwiej. Zrobimy nową traskę offroadową, będzie to Tour de Sosnowiec. I zobaczycie, ja już mam pomysł, jak to zrobić. No a kto był na poprzednim live'ie, ten wie, że... Oj, będzie fajnie. I chcę tą traskę zrobić tak, żebyśmy mogli na niej zarabiać dużo pieniędzy. Myślę, że to jest wykonalne, bo mam na to pomysł. Ale zobaczymy. Czy trzeba mi kasy w grze? Mam 5 milionów, więc tak no... Chyba nie, na razie nie trzeba. Wszystko co chcę to kupię, poza tymi strasznie drogimi, klasycznymi samochodami. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie brzmi ten samochód, nie? To są bramki. Może źle zajechał, bo nie było ich widać pod tym kątem. Zrób go na co? Na offroad? Na drift. Myślicie, że na drift będzie dobry? Chyba nie. Ja się muszę tu spiąć, bo to już koniec traski. Ja sobie tutaj z wami gadam. Całkiem spoko jeździ, chociaż można byłoby tam coś jeszcze poprawić. O nie, patrzcie, jak fajnie przez wodę przejechał. W ogóle się nie zatrzymał. Ekstra. Trzecia pozycja. Tak sobie. To jest Lambo na sterydach? Tak, to jest zdecydowanie Lambo na sterydach. On na proste jedzie 400. Musiałbym mieć w nim silnik chyba V10, wiesz, żeby mieć 400. Ale mam ten zwykły, bo zwykły brzmi fantastycznie. Hamera na drift musicie zrobić. Fajnie brzmi. Ej, tu mamy jakąś górę. Myślicie, że pod nią podjedzie? Czekajcie, bo tam chyba nie da się... Nie da się wjechać. To się nie da. Zobaczmy.
Jedźmy na tą górę. Łucaka, gdzie herbatka? No jest tu przy mnie. O! Niezbyt dobry na offroad. The Lambo, tak w ogóle grać kiedyś w Saints Row? Grałem w Saints Row, nawet chyba na odcinku jakimś graliśmy, albo na streamie czy coś. I no, grałem chyba w trzecią część. Ale to był hardcore. Teraz sobie gram tak o Red Dead Redemption. Dzisiaj nawet streamka robiłem na drugim kanale. Tak, o, na ludzie sobie grałem. Cyk i hop. Dobry jest ziomeczek, zobaczcie. Na drift go zrobić? Nie, no chyba nie. Na drift to się nie nadaje, on jest taki, no, bardziej offroadowy. No tam chyba nawet nie było zawieszenia driftowego, żeby go porobić, nie? No i nie jest czajnikowaty, w ogóle nie kwiczy, nie syczy. Nie to, te czajniki tam, nie? Co to za auto? To jest Lamborghini Urus. Ej, zobaczcie, ja dopiero teraz zauważyłem, bo przez to malowanie, które w nim mam, ledwo co widać karoserię. I teraz dopiero zauważyłem, że mu się mały spoilerek z tyłu wysuwa podczas gdy nabieramy więcej prędkości. Woo! Tak? Chociaż zawieszenie mogłoby trochę fajniej pracować w tym samochodzie. Mogłoby mieć odrobinę większy prześwit, ale tylko troszkę. Czy jeździłem Ursusem w realu? Nie, nie jeździłem. Ulepsz go na maksa. On już jest porobiony na maksa, tylko ma standardowy silnik. Turde zachodnie pomorskie. Dziękuję, Kacki, za donatik. Też można by zrobić. Trzeba by było tam Szczecin umieścić gdzieś. 8 biegów ma ten samochód. Ej! Zawsze te drzewa zatrzymują tutaj. To jest najsprawniejszy hamulec na tym wyścigu. Proszę ci zadanie. Mały Kuba to Bolex, a duży to Skubaniec. Co? No to teraz to już w ogóle nie wiem, jak odmienić. Ale dzięki za donate. Zrób Tour de 2 Kubusie. To tylko nazwa, no. Ostatnio dużo mówiliśmy Tour de Sosnowiec i Tour de Sosnowiec trzeba zrobić koniecznie. Ale najpierw testujemy tego Lambosa. Oh shit! Wiecie, tutaj strasznie problematyczna jest zmiana tych biegów. Bardzo często trzeba je zmienić. Chyba będzie trzeba je skrócić. Sorry, nie skrócić, tylko wydłużyć właśnie. Wtedy część... Oh. Wtedy część z tych biegów zniknie. Czy mam herbatkę? No oczywiście, że mam. Ej, czeka nas teraz mega wielki skok. Tour de checkpoint. Zobaczymy, jak Lambo sobie poradzi tutaj na tych hopkach. Mały autobus, no. Hammer to taki mały autobus. Czego nie można powiedzieć o Lamborghini Urusie? Oj. Trochę mnie tu wykrzywiło. Uwaga przez drzewa, oby tylko nie trafić w jakieś twarde. Okej. Jedziemy chyba na asfalt w końcu. No radzi sobie ten Urus. Jest po takim mocnym tuningu dosyć. Kurde, jak ciśnie. To jest wersja offroadowa. Patrzcie, jakie on ma szerokie w ogóle kapcie z tyłu i z przodu. To wygląda, jakby to on spokojnie mógłby ubijać drogę na jakichś pracach drogowych, nie? Asfalt w sensie. Wymyślacie ciekawe nazwy, ale my już na ostatnim streamie wymyśliliśmy odpowiednią. I tak jak jest w tytule streama, tak właśnie ją nazwiemy, a będzie na pewno ciekawa. I postaram się ją zrobić tak, żeby można było na niej zarabiać dużo hajsu. Że jak ktoś będzie sobie ją grał na singlu
i grał z botami, to powinien, to będzie mógł sobie dropić dużo hajsu na niej. Na razie jedziemy Tour de Sosnowiec. Tour de Czajnik. Też zrobimy jakieś tam inne traski, na pewno. Cyk. Daj sobie radę ten urus. O, shit, bardzo ładnie ciśnie. Spoko się nim jeździ. Pamiętam, że jak kiedyś zrobiłem go w Fordzie Horizon 3, to na początku mnie nie zachwycił, ale później było już coraz lepiej. O! Jak patrzę na czat, to i w miarę tak prosto jechałem, ale trzeba niestety uważać, nie? Turde dziadek na LSD. Ej, był taki serial, który nazywał się Fringe i tam był właśnie doktor, taki naukowiec, miał, nie wiem, 60 lat około i cały czas na LSD był. Fajny był ten serial, oglądałem wszystkie sezony, to było dawno już. Turde dziadek na LSD. Turde zachodnio-pomorskie. Myślimy przeciw twoje Volvo. Tak. Tam musi być koniecznie miejsce na moje Volvo. O, będziemy mieli rondo zaraz. Trzeba trochę zwolnić. Bo to rondo to jest takie rondo drift. Trochę za szerokie chyba te kapcie dałem. Turde siodło z dyskontu. Co? Grand Prix w Podlasie. Ta. Hammer Hayden Alpha na drag, mówicie, żeby zrobić? Ja nie wiem, ja bym go pod drift spróbował. Chociaż nie, on będzie za ciężki na drift. On chyba 5 ton waży. Ile waży Hammer Hayden Alpha? Wiecie może? A on pamiętam, że jakieś przesadzone parametry miał, jakiś ogromny silnik. Bardzo dużo ważył. Bardzo szeroki, to taki... Żeby go prowadzić, chyba trzeba było mieć specjalne uprawnienia. Około 7 ton waży. Nie no, 7 to chyba nie. I wielki skok, uwaga! To jest taki ukryty skok na mapie. To się... Co? Ale żeśmy buga znaleźli. Uga buga. What the fuck? Co to było? Tego jeszcze nie było ani razu w Fordzie. Kurde, czy poczułem się przez chwilę jak w GTA? W San Andreas, nie? No nie no, teraz to w wyniku nie wykręcimy dobrego. Ach, te Podlasie, kurcze. Tutaj można się pod ziemię zapaść, dosłownie. Turde... Ojej, czekaj, bo tu w lesie jestem. Wardyń zachodniopomorskie. Dziękuję, Szymon, za donate. Znalazłeś czarną dziurę. O, siema, Pączek! Fajnie, że wpadłeś. Dawno ci nie było na streamie. Czy gram na padzie teraz? Się ktoś pytał, czy gram na klawiaturze, czy kierownicy. Na padzie gram. O! Jest, to minąłem to drzewo. Pięknie. I cyk. I teraz kończymy traskę. Ej! Chyba całkiem niezły wynik osiągnąłem tu samo. Oj, jeszcze nie osiągnąłem. No... 3359 kilo waży. No to taki, kurczę... Załadowany po sufit Ford Transit, nie? Albo Passat B5 po niezłym tuningu. Facelifting oczywiście, 1.9. Albo Passat 1.9.
I dwie teściowe. No to wtedy tak. Nie dość, tam jest pokój z tymi teściowymi. Dobra. Ty, bo czwarta pozycja, na swojej własnej trasie. Najgorzej. Ja nie wiem, jak te boty tu w ogóle dojechały. No i cyk. Dobra, zobaczmy. Ja zapisuję tutaj. Więc tak. Lambo Urus. Zapisujemy czas. 13:42 to jest ogólny czas. 8:33. I będziemy sobie testować następne samochody właśnie w ten sposób. To jest Ultimate Test dla samochodów offroadowych. No, dzisiaj sobie testowaliśmy Urusa i wypadł on tak. Samochód jest już mocno stuningowany. Hajsu się fajnie zarabia na tej trasce. Autentycznie to wygląda teraz jak jakieś auto wojskowe. Jeszcze opancerzenia mu brakuje. Fajnie wygląda, śmieszny taki, nie?